W ramach Freeridom Festival już po raz drugi został zorganizowany ogólnopolski konkurs na haiku 17 sylab o wolności. W tym roku wpłynęło blisko 390 prac konkursowych. Jak podkreślał dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Sebastian Równy, poziom był zdecydowanie wyższy niż w pierwszej edycji konkursu. Ta wolność jest bardzo szeroko rozumiana, zresztą prace, które, które napłynęły na konkurs, to pokazywały. Myślę, że jest to trudna rzecz, zawrzeć się w 17 sylabach jako myśl, spuentować ją i to, żeby jeszcze miała odpowiedni rytm i rym. Tematem przewodnim konkursu była szeroko rozumiana wolność. Co więc znaczy wolność dla laureatów? Jest to duma i właśnie takie poczucie bezpieczeństwa, pokoju i właśnie taki dom. Oprócz ogłoszenia wyników konkursu na haiku odbyło się także spotkanie literackie z Mariuszem Szczygłem. Jest on drugim najczęściej przekładanym polskim reporterem. Pan Mariusz Szczygieł jest komentatorem, nie tylko reportażystą, publicystą, ale komentatorem rzeczywistości. I ta wolność dziś jest szczególnie istotna, żeby ją właśnie nazywać po imieniu, żeby wytykać czasami błędy, a czasami porównywać, jak w przypadku pana Mariusza często bywa, z naszymi sąsiadami, z Czechami. Obecnie haiku w formie poetyckiego prania zostało rozwieszone w bibliotecznym ogrodzie przy ulicy Piłsudskiego 12.